nie było źle, aczkolwiek mogłoby być lepiej. Bardzo fajnie skakał Adam Ruda. Troszeczkę tam zawalił przy lądowaniu, no i dlatego nie wygrał tych zawodów. Co do pozostałych, no to Krzysiek Leja też ok, chociaż na treningach dużo lepiej skakał, może tutaj też chciał lepiej, a wiadomo, jak się chce lepiej, no to później wychodzi całkiem mało. Teraz, jak pan oceni pod względem przygotowań startowych, wszystko udało się zrobić tak, jak chcieliście? Tak, tak, no, cały plan treningowy startowy został zrealizowany. Tutaj dość dużo mieliśmy tych startów, chcieliśmy też skorzystać z tego, nie wiadomo, jak będzie. Też czasem były też ok, w niektórych momentach było troszkę gorzej, no ale tutaj też są takie wahania tej dyspozycji, to są młodzi chłopcy, także to trzeba będzie ustabilizować w ciągu najbliższych dni. Mogło mieć intensywność zawodów i startów lata. No dużo było tych zawodów. No tak, bardzo dużo, no tutaj jak mówiłem wcześniej, chcieliby z tego skorzystać, bo nie wiadomo, jak to będzie zimą. Taki cykl przygotowań obraliśmy, żeby tutaj się chłopcy przecierali. No, wyszło jak wyszło, no tutaj też dobre miejsca są. Teraz ten cykl zawodów FISCAP-u troszeczkę nabrał takiej rangi większej, bo robi się dodatkowe miejsca w Pucharze Kontynentalnym. Tutaj dwa razy z tego skorzystaliśmy, no i dalej będzie. Dzisiaj nie było żadnej możliwości, żeby to jakoś przesuwać w czasie? No nie. Tutaj prognozy były takie, że ten wiatr się będzie nasilał coraz bardziej i jeżeli by był taki stabilny z kierunku, dajmy na to podnarty czy z tyłu, ale równy, byłaby ta możliwość. A tu są takie podmuchy, że u góry jest z przodu, na dole jest z tyłu, także to się robi niebezpiecznie. Za tydzień Mistrzostwa Polski w Szczyrku. Zimą dwukrotnie udało się Pana podopiecznym zdobyć medale na tej imprezie. Czy liczy Pan na jakąś niespodziankę za tydzień w wykonaniu któregoś z Pana podopiecznych? No tak, zawsze się na to liczy, żeby skakać jak najlepiej, zdobywać jak najwyższe miejsca. Są Mistrzostwa Polski, tutaj będzie konfrontacja ze wszystkimi zawodnikami, nie tak jak tutaj, że nie było tych najlepszych. No liczymy na dobre skoki. No a sędziowie policzą, jakie będzie miejsce, no to takie przyjmiemy. Jak wygląda sytuacja tutaj z torami zawodnicy? Znaczy teraz zostały wymienione te tory na nowe, całkiem nowe od przejścia, także teraz jest w porządku. No a skocznia też jest ok. Także to poskakamy. Dziękuję bardzo.